Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie. Oczywiście zaczynamy nockami, jesteśmy na 200 km, lecimy oczywiście na Ruska, a docelowo lecimy pod Bratysławę. Także nocka dzisiaj, jutro po pauzie myślę, że coś w ciągu dnia podlecimy i tam będzie pauza weekendowa. Ciekawe odcinka, to się cieszę. Zapraszam serdecznie na intro, no i widzimy się za chwileczkę. Patrzcie, moi drodzy, jak mamy fajnie. Kurczę, no mgła się zrobiła i nic nie widać. To i tak wy widzicie tak naprawdę troszeczkę lepiej jak ja, bo ja widzę troszeczkę gorzej. No ale co zrobisz? No, trzeba jechać, nie ma opierdzielania się. No i cel jest taki, żeby dzisiaj dojechać do Gonarsu, zrobić pauzę 45. Zobaczymy, czy coś będę spał. No faktycznie, no dużo lepiej widać w kamerze jak na żywo. No ale mleko, nie? Ogólnie mleko. No i zajechaliśmy na parking, na Ruska. No, ogólnie pogoda spoko, ale cisza, spokój. No i co wam mogę powiedzieć jeszcze, kochani? Byłem się wykąpać od razu na Rusku, kiedy te prysznice są porobione, także całkiem fajnie. No i plan jest taki, żeby dojechać w poniedziałek tak naprawdę pod Bratysławę, tam zrzucić towar. A co dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia. A co będzie dalej w planach? Czy będziemy jechać gdzieś może na ten, na Bari, może gdzieś tam dalej? Tego nie wiem. Może znowu Rzym dostanę. Czas pokaże. Dzień dobry, witam z rana, moi kochani, mgły i w ogóle patrzcie, minus 0,5 stopnia, także zimno. Byłem w łazience, trochę zmarzłem, ale jeszcze 2 minuty młotków i ruszamy. No, widzieliście? Cofnąłem, kurczę, bo tutaj trzeba się do firmy wcofać dupą. Nie było bardzo gdzie, no takie coś miałem. Tu się bałem, żeby nie zahaczyć tych samochodów, ale... No, ale udało się. I dowiedziałem się w ogóle, że... Ale za chwilę pogadamy. No i miało być tak szybko, miałem zanim pogadać, bo miałem być rozładowywany o drugiej. A chłopaki załadowali od razu. Ale powiem wam, jechałem i w ogóle zobaczyłem, że zostało mi 10 minut jazdy, nie? Zapomniałem na tachograf patrzeć, ale załadowałem się, wypałowałem się, jest wszystko gitara. Jedziemy teraz i powiem wam, kurczę, czekajcie, sprawdzę sobie jeszcze nacisk osi. No, musiałem tak wcofać, kurczę, bo inaczej by mnie nie załadowali. Patrzcie, jak chcę suchymy wpierdzielić. Kurde, źle wjechałem i to nie tutaj, podobno gdzieś to w ogóle w innym miejscu. Muszę nawrócić, tam jakoś nawrócę dupą na kręcę i tyle, ale... Oj Boże, kochany. Nie lubię takich sytuacji, oj, nie lubię. Bo dzwoniłem do gościa i chłop mi powiedział, że ogólnie spoko, tylko tutaj nie rozładują. Ja jedynie co muszę jechać, to dozwolenia, nie? Ja słyszę, jak dozwolenia? Chyba, że jedziemy tam. Nie, dobra, awaryjki i cofamy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czekajcie, tutaj jak to jest? Tutaj, dobra. Ja sobie tutaj stanę z powrotem i jak mi spedycja da znać, to wtedy będę wiedział, co dalej robić, bo na razie to kurczę, nie mam pojęcia. Dobra, cofnąłem sobie. Nic, będziemy czekać, zobaczymy, co powie Radek. Także powiem wam, no ciekawie jest, nie? Nie lubię takich sytuacji. Wiecie, jadę na pewniaka, kurde, jakieś takie... Nawet to jest w ogóle wszystko dziwne. Przerzut 170 km, pół auta, jakieś, kurde, dziwne rzeczy, dwóch ludzi ma coś odebrać. Ja to nie wiem, kurde. Teraz tutaj niby, że nie ten adres, że to w Bańskiej Bystrzycy ma być. Nie mam mikrofonów, moi kochani, ale patrzcie, jaka tutaj jest. To jest luksus, to jest miejsca. Idziemy, mamy raz, dwa,
Trzy prysznice. Możemy się kąpać w trzech na raz. Dobra. Pójdziemy się bawić, ja się jeszcze pogarnąć. Fajny mopik. Podam wam koordynat na dole. I co najlepsze? Najlepsze jest to, że prysznic jest w cenie parkingu. A parking 9 euro. Także spoko. 8 euro. Także spoko. Gitara. Dobra, widzimy się bawić. No i jak mówiłem, dzień dobry. Moi kochani, kawa zrobiona. Właśnie jedziemy na ten rozładunek. Mam nadzieję, że się uda normalnie wszystko rozładować. Kurde, mleko muszę ostatnio otworzyć, ja już nie mam mleka. We Włoszech trzeba będzie kupić mleko. No i gonię na rozładunek. Mam nadzieję, że zrzucą. Jak będzie, zobaczymy. Powiem wam, noc spokojnie przeszła. Super cicho. Na szczęście nie było chłodni. No, no także co, nie przedłużam. Dzień dobry, jedziemy się rozładować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i widzieliście, jak ładnie rozładowaliśmy? I to dźwigiem. Także udało się. Nagrywa się to w ogóle? Także teraz trzeba tylko wyjechać stąd. Elegancko. Przez parking. Hop, hop, hop. Ciach. Tu jest nieczynne centrum handlowe, dlatego. A tam dźwig jest jeszcze. No i elegancko. Do wyjazdu. Żegnamy panów z dźwigu. Dobra. Widzimy się, moi kochani, na załadunku. Zobaczymy, jak to zepniemy. Mam nadzieję, że się jakoś uda to normalnie spiąć. No, ale teraz pokażę, nie? Dobrze, będę się streszczał, bo mało baterii. Muszę naładować akumulatory. Moi kochani, w ogóle załadowałem się. Wszystko spoko. Na wyjeździe poznałem kolegę. Kurde, nie zwróciłem uwagi, jak ten, jaki miał, jaką miał tabliczkę. Ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie, pozdrawiam. No i fajnie, że oglądasz. No a my teraz, kochani, jedziemy sobie na Budapeszt, znaczy w kierunku Budapesztu, no i lecimy do Italiańska. Dzień dobry, mały przeskok w czasie, jesteśmy u Ruska, standardowo, nie ma co pokazać. Dziś się nic nie zmienia, cały czas jeździmy. Słowacja, Rzym, już nawet te drogi są tak naprawdę do znudzenia. No ale co zrobimy? Byłem się ogarnąć. Mały przeskok w czasie w ogóle. Bo wczoraj się już na parking, jak wjeżdżałem, to nie włączałem, bo było ciemno, zimno, pusto. Wczoraj było więcej osób. No i co? Jedziemy do... O, tam pod Rzym kawałek. Dzisiaj jedziemy na 200, standardowa trasa. Na 200 bierzemy prysznic, trzeba się ogarnąć. I najważniejsza jedna rzecz. Mam ten mikrofon? Mam. Najważniejsza rzecz, moi kochani, mianowicie nie mam jeszcze ładunku powrotnego, a jestem ciekawy, bo wyjeżdżamy z żoną do Warszawy na galę i pasuje mi być w weekend, za 2 tygodnie, a muszę to jakoś tak ugrać, czy za 3, żeby po prostu być na ten weekend. No i najprawdopodobniej będzie tak, że teraz dostanę towar, zjadę szybko do Polski. 2 dni, 45 robię i dzida z powrotem na jakieś 1,5 tygodnia. No ale tak czasami trzeba zrobić. Potem pojeżdżę troszeczkę więcej. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że posiedzę w domu może z 5 dni i potem najwyżej pojeżdżę już do samych świąt i dopiero pojadę po Trzech Króli, nie? Także myślę, że tak będzie najlepiej. Muszę z szefem o tym pogadać. O! Bażant! Dobra, moi kochani, zimno, mokro, rzucam was na szybę i jedziemy, nie? Nie ma co pierdzieć. W ogóle patrzcie, co się u Ruska dzieje, jakieś takie nasypy zrobili, pewnie parking będą robić. Dobra, robię kawę i widzimy się na trasie. Ej, kurde, nie ustawię was na szybę, bo jak wkładam tutaj, to mi wypada rejestracja. No to nic, to później się spotkamy. No, moi kochani, powiem wam, że nie wiem, co się stało, mamy przeskok w czasie tak w ogóle. Ale stoimy. Tam coś się oczywiście odwala. O, może tak będzie lepiej widać. Ciężarówka stoi. Nie wiem, czy się zepsuła po prostu, czy co. No ale stoimy. No i się przejechać nie da. Chyba się popsuła. I wahadełko jest. Nie wiem, czas pokaże. Na pewno wam zrelacjonuję. Wrzuciłem. O, chyba będziemy jechać, bo tam coś macha gościu. Czekajcie, może wam to pokażę. O, ten gościu machał coś.
Wiecie co, powiem wam tak, że nagrałem wideo dzisiaj, kolejne na szlaku. Mam nadzieję, że się podoba, że wyszło fajnie. No i nagrałem też oczywiście drugi odcinek od razu, który będzie w przyszłą środę. I powiem wam tak, jeżeli będzie na przykład... no, jeżeli będzie... Jezu, jak ja to miałem powiedzieć? Już mam pustkę w głowie, kurczę. Zmęczony dzisiaj już jestem. Jeżeli będzie... no, jeżeli nie będzie filmu, na przykład w niedzielę, bo na przykład będę cały tydzień w domu czy coś, no to wtedy po prostu wrzucę po prostu odcinek na szlaku jako niedzielny vlog. Myślę, że to też jest fajna, fajna odskocznia, fajna taka troszeczkę, że tak powiem, alternatywa na to, żeby po prostu ta publikacja tych filmów była, więc na tam jeden z widzów, przepraszam cię, że nie pamiętam twojego niku, ale tak na szybko nagrywam, jeden z widzów po prostu mi co chwilę podsyła pomysły do TBS-a, więc TBS-ie też się będą pojawiały naprzemiennie. Więc dziękuję serdecznie, no i oczywiście jest co nagrywać. Co tu się stało się? Coś tu się stało, czy się nie stało? O kurde, patrzcie, tutaj ta ciężarówka wywrócona. Ja pierdziele. Masakra. Grubo tam się dzieje, grubo. Tylko jak to się stało? Podejrzewam, że najprawdopodobniej chłopak wjeżdżał na ten... Chłopak wjeżdżał na... no, na budowę i tam się pewnie gdzieś po prostu źle wjechał i się obalił. Bo tam raczej nie mieli jak wjechać. No, także tak jak mówiłem. A co do 10 tysięcy subskrypcji, o których wspominałem na początku filmu, no to jak już mówiłem jeszcze raz, dzięki wielkie, że jesteście. Wiadomo, dużo widzów też subskrybuje, bo oglądają shorty, ale bardzo duża część widzów oczywiście też ogląda moje vlogi i widzę, ile osób subskrybuje, bo co film to się pojawia tam 30-40 subskrypcji na wideo, takie wiecie, zwykłe vlogowe, więc tych ludzi też jest naprawdę, znaczy ludzi, was tak naprawdę przybywa do moich vlogów sporo. A nie ukrywając, shorty, no to shorty, szybkie jakieś tam wiecie filmiki, a najbardziej mi zależy, żeby właśnie te filmy, które teraz oglądacie, żeby te filmy były jak najczęściej oglądane z jak największymi wyświetleniami, ale myślę, że po prostu na to trzeba po prostu poczekać, bo na to po prostu trzeba czasu. Ale i tak jest nas ogromna, ogromna ilość, bo jak widzę co film to jest tak 170, 180, 200 łapek w górę, no to jak powiedzmy, że 1/3 osób lajkuje, no to kurczę, to jest ogromna ilość. To jest ogromna ilość ludzi, którzy tak naprawdę są moimi wiernymi fanami, lubią mnie i lubią słuchać moich, że tak powiem, monologów. Także stokrotne dzięki. No i co? No nie przedłużam dalej. Jedziemy oczywiście na 200. Zobaczymy, czy będzie miejsce. Zobaczymy, czy będzie ciepła woda. Mam nadzieję, że tak. No i tyle. Gonimy. Dobra, moi kochani, dojeżdżamy aktualnie do 200 kilometra. No i ciekaw jestem, czy będzie dużo miejsc wolnych, czy będzie dużo miejsc zajętych. Zaraz się przekonamy. Raczej tak obstawiam, że będzie trochę samochodów, ale gdzieś na pewno się przytulimy, bo tam raczej tu zawsze na Rzymiance jest się gdzie przytulić, nie? Ewentualnie zrobię pauzę i pociśniemy dalej, nie? Bo jeszcze czasu jazdy mamy. Tam koło godziny chyba, godzina 20, godzina 30. Także wtedy można dojechać na 150. No, ale myślę, że tutaj się uda stanąć. Jeszcze nigdy nie miałem tak, żeby mi się tutaj nie udało stanąć, żeby było wszystko tak zapchane, żeby naprawdę no nie było gdzie nosa nawet wcisnąć, nie? Także zaraz zobaczymy. No i dobrze się jechało. Jechałem 4.15, czyli mi zostało 13 minut. Jest trochę samochodów. Dobra. Jakbyśmy tu mogli teraz wjechać? O kurczę, widzę, że tutaj już tak stoją. No nie mówcie, że sobie wykrakałem. Bo będę śmiał. Zaraz zobaczymy. Nie, no tutaj już jest gdzie stanąć. Zaraz zobaczymy, gdzie to staniemy. O, już jest na wprost mogę stanąć. Tutaj mogę stanąć.
I weźcie mi wytłumaczcie, dlaczego oni kuźwa tak wzdłuż stoją. No kurde, przecież nie rozumiem czegoś takiego. I przez to, że oni tak stoją, to ile jest miejsc pozajmowanych? O, tam dobrze chłopaki stoją. A tutaj? Ja se stanę chyba tutaj, koło tego, po prostu. Tylko tak, żeby on, kurczę, wyjechał. Albo do chłodni po prostu, w drugą stronę. No nie, no bo ona nie cofnie wtedy. Jadę tam zobaczyć, może tam coś będzie. Ewentualnie mogę tutaj stanąć jeszcze wzdłuż. Dobra, tutaj sobie cofa, ja sobie pojadę dalej prosto. Miniemy gościa. On tu busikiem stoi. Kurde, no. Powiem wam, będzie się ciężko gdziekolwiek przytulić. Ale zaraz coś wymyślimy. Dobra, na ten. A tutaj ja bym stanął? No, na upartego. Mógłbym to stać w razie W. Koło tego, ale... Ale to zaraz pomyślimy. Dobra, zaparkuję i się do was po prostu włączę, bo jeszcze nie wiem, jak to będę stał. Spróbuję przejechać tutaj. I zobaczymy, jak tam ta sytuacja, tamten gość wyjedzie. Jak wyjedzie, to po prostu tam stanę i tyle, nie? Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, zostajemy tutaj. Tak jak tutaj mówiłem, koło tej wanny stanąłem. Tu jest, kurde, delikatny problem. Kurde, chłodno, bo mam dosłownie prześwitu, no niewiele, i ta naczepa siądzie przez noc. Troszeczkę spróbuję ją zablokować, może to coś da, może się, no ale to jak pojeszcze zejdzie, to i tak nic nie da. Zobaczymy rano. Jak siądzie, to po prostu się zaprze i tyle, nie? Co ja zrobię? Nic nie zrobię. Tak musi stać, bo tu kolega, żeby miał wyjazd po prostu, nie? No, a tutaj chłopak, widzę, że też spróbuje. Patrzcie, jak właśnie jeżdżą. Bez zabezpieczeń wyjebane mają. No i tak stoimy, nie? On tu na pewno wyjedzie. Tutaj chłodnia też, w razie czego się cofnie. No udało się, ale kurde, jakby nie ci chłodni i ci tamten inni, jakby stanęli normalnie, to by było wszystko git, nie? Dobra, moi kochani, ja idę się kąpać. Tak naprawdę pakuję się do samochodu. No i co? I widzimy się. Chyba rano. Co tu więcej opowiadać? Nie ma co. Także biję pauzę. Udało się. Zawsze suchy ma farta, nie? Udało się. Także zajebiście. Dziękuję za... Dziękuję za uwagę. I dobranoc. Dzień dobry, moi kochani. Wstałem, wypiłem sobie cappuccio. Także ogólnie spoko. No i teraz tak, będziemy wyjeżdżać, tylko mam nadzieję, że nie urwiemy tam, nic będziemy słuchać. Bo tam dosyć nisko było. Czekajcie, sprawdźmy, czy się powietrze nabiło jeszcze. Informacje o pojeździe, dopływ powietrza, no. Nabiło się, no niby jest okej, nie? Teraz będziemy słyszeć. No najgorsze, żeby skrzynki nie urwać, nie? Nic nie słyszę na razie. A chyba jest okej. Dobra, jest okej, udało się. Także gitarka. Możemy wyruszać. No i co? Ja wypiłem sobie cappuccino przed chwilą. No i witam w kolejnym dniu. Dzida, jedziemy się rozładowywać. Do celu mamy 3 godzinki. No i tak na szybkości pokażę wam jeszcze. Stoję w takim miejscu. Rozładowujemy. Lato. Także mega. Mega przyjemnie, dobra. Idę tam do nich. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ich się robić nie chce. A ja o 16 muszę być na załadunku, a tak naprawdę zostało 40 minut. Masakra po prostu. Masakra. Załadowałem się, rozładowałem się, moi kochani. Taki młyn, że masakra.
Jedziemy na Rzymiankę, na 200, szybciutko, bo to nie ma czasu. Poczekajcie, muszę sobie cofnąć, bo teraz nie wyjadę w ten sposób. Makabra. W sensie sprawnie szybko poszedł załadunek, ale długo, nie? O to chodzi. Powiem wam, o co chodzi. Pierwsze co, no to kurczę, byłem na rozładunku, tam się trochę wlekło. Trochę. Bardzo się wlekło, kurde, nie dało rady nic zrobić, żeby podgonić. Tam dwa razy do gościa mówiłem, że szybciej, szybciej, bo kurde, mam załadunek, a ten zaczął gadać, coś tam, no ale dobra. Udało się rozładować, no i jak rozładowałem, no to przydałoby się załadować. Do 16 miałem zdążyć, byłem punkt 16 na rozładunku, znaczy na jakby meldunku do załadunku. No i gitara, udało się. I przyjęła mnie pani, pytałem się, czy dzisiaj załadują. Mówi, że tak, tak, że dzisiaj no problem, żeby załadować, więc mówię, zajebiście. No i w ogóle potem na pauzie wam opowiem, co i jak, bo troszeczkę się pokićkało wszystko. Raczej do domu nie zjadę, będę po prostu robił pauzę 45. Wiem, że nie wolno w trasie, no ale no tak wyszło, tak? Tak trzeba zrobić, żeby po prostu wrócić na 23, bo mamy galę w Warszawie. No i po prostu inaczej się nie da. Po prostu inaczej się nie da, żebym był po prostu w ten weekend, nie? Także ja, kochani, jadę. Mam 3.30, do celu mam 3.02, także na pewno zdążę. Widzimy się na Rzymiance. Ciekawe jestem, jak dzisiaj z parkingami będzie, ale myślę, że dzisiaj będzie dużo, dużo spokojniej. O, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Także co, jadę. No nie nagrywałem tutaj też tego załadunku, bo nie było kiedy, nie? No, nie przedłużam. Do parkingu. Dobrze, moi kochani, stanęliśmy na parkingu. I jak zwykle Rzymianka 200, zajęty cały, ale patrzcie na to. Suchy znalazł rajkę, znaczy rajkę. Suchy znalazł miejsce. Tak to wygląda. Tu pozostawione wszystko standardowo, matowe stanęli po długości. A ja się przytuliłem tutaj. Tam solóweczka stoi, wyjedzie bezproblemowo. Tu kolega jeszcze stoi koło mnie. No i tu jeszcze jeden, nie? Także stoimy sobie tak, o, tak sobie wymyśliłem na całą noc. Dobra, byle do rana. Także widzimy się, moi kochani, rano. No i co? Jedzida, jedziemy na Polskę. 45 wyjdzie w kraju, także ciekawie. No i nie wracamy, jak już mówiłem, do domu, tylko robimy 45 i jedzida z powrotem dalej na Włochy. Ja się kładę spać i chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, co do komentarzy, które się pojawiają, no to serdecznie wam dziękuję za komentarze, fajnie. Czytam wszystkie komentarze, prawie wszystkie, pod shortami, no to wiadomo, nie zawsze mi się udaje wszystko przeczytać, bo czasami ktoś się tam kłóci, nie? Ale z reguły wszystkie komentarze czytam. I teraz tak, czasami jest tak, że na komentarze odpisuję po 2, 3, 4 dniach, czasami się odnoszę po tygodniu, bo nie chcę pisać od razu na szybkości, jak mam tylko chwilkę czasu, tylko chcę przysiąść, przeczytać, pomyśleć, co chcę odpisać, bo komentarze, na które najbardziej staram się odpisać jakby merytorycznie, jak najbardziej pomóc, jak najbardziej, wiecie, rzetelnie i tak dalej, no to są oczywiście komentarze pod vlogami, pod TBS-ami, na szlaku i tak dalej. Dlatego na takie komentarze też, jak czekacie troszeczkę dłużej, to spokojnie, na każdy odpiszę, każdy czytam. Jak tylko dodajecie, to ja czytam te komentarze, tylko myślę po prostu, jak to odpisać, jak po prostu to ugryźć i dzięki po prostu wielkie. Dzięki za każdy jeden komentarz. Dobra, nie przynudzam. Napiję się jeszcze tego wody i idę w kimę. Dobranoc. Dzień dobry. Wyspany, 8.40 wyszła pauza i jedziemy dalej, moi kochani. No więc ruszamy. Oczywiście nie ma o czym mówić. Dzisiaj pewnie nagram jeszcze filmik dla was jeden o kolejnych przygodach moich, jak to się zaczęło, na szlaku. Patrzcie, no jadę i dojechać nie mogę. Jeszcze mi zostało 24 minuty pauzy. Do celu mam 50 minut i muszę robić kuźwa pauzę. Bo okazało się, znaczy już robię pauzę, nie? Bo jazdy miałem jeszcze jakieś pół godziny, nie? Tylko chodzi o to, że kurde, by mi brakło 15 minut do Ruska, nie? Więc już stwierdziłem, że jak mam tu parking, to zrobię tutaj pauzę. No i dojedziemy do Polski, będziemy gdzieś jechać w Polsce, ale gdzie to jeszcze nie wiem. Może i do Łodzi się uda dojechać. I robimy 45. Także no, będzie ciekawie. Jestem o Ruska, jakby ktoś był ciekawy. No to jeszcze prysznice są wyremontowane. Mamy drzwi,
Tu jest pozamykane, nie wiem co to jest. Chyba toalety. No i tak samo lustro. No i mamy jedną kabinkę i drugą kabinkę. Oczywiście woda jest wrzątek. Oj, dzień dobry, moi kochani. Ja się wczoraj nie włączałem, już byłem na rusku tak zmęczony, że szkoda było gadać. Połowa trasy za mną, nie? Dwa tygodnie minęły. Zostały jeszcze dwa. Ile kurwa? I już kurczę. Plan jest taki, żeby dzisiaj dolecieć koło okolice, ja wiem, gdzieś Radomska, może do Łodzi, jak się uda tam pauzować. I tyle, ale czy się to uda? Nie, no dychę niby mam, także kurczę, powinno być okej, ale do Łodzi jest prawie 800, nie? Panie, idź pan w chuj! Jakby czachy szły, jakby tutaj szło wszystko na odcinie, to by było dobrze. Słowacja jakby szła. No i oczywiście Polska jakby szła. Cały czas autostradą. No to jest to realne. Tylko czy kurczę się uda? A komu to potrzebne? Na razie robimy kawę. Mikrofon ma w aucie, ale by ktoś był ciekawy, no to takie coś mam. Tu sobie jeden odciąg zrobiłem. Nie wiem czy dobrze czy nie, ale zrobiłem. No i po dwa. Jeden okrąg waży 3. Niecałe 4 tony. Także myślę, że całkiem nieźle. No i tak sobie jedziemy, nie? I tyle. Widzimy się w kabinie. Tak nie zdążyłem, ale granicę polską przekroczyłem dokładnie jak miał 6000. Dobra, jedziemy na Gorzyczki. Szybciutko się zatrzymałem w Gorzyczkach, ale nie żeby tankować, tylko po to, żeby oczywiście... Nie żeby wpis zrobić, tylko po to, żeby koledze pomóc Pawłowi z firmy, kurczę. Tak na szybkości się wrzucam do was jeszcze bez mikrofonu, bo... Nie ma czasu, moi kochani. No i ustawić nawigację koledze. Jak Paweł to oglądasz, no to pozdrawiam serdecznie. Chociaż chyba oglądasz tego, co dobrze kojarzę. Także no, nawigacja ustawiona, wszystko działa. Jadę dalej. Jeszcze 3 godziny. O, 2 z hakiem. I pauza, 4-5. Kolega tu już pauzuje, a my jedziemy dalej. No dzień dobry. No i kurczę, jesteśmy na mopie. Ale powiem wam, moi kochani, że jedziemy na wierzchowisko. Fajny mopik znalazłem. Jakieś, żeby was nie skłamać, 100 km. Może nie całe 100 km. Od punktu zrzutki. No i teraz tak, jedziemy tam. Mamy pół godziny około, nie? No i tak, będzie nas czekał spacer jutro. Także pójdziemy sobie do Lidla. Z buta, mamy 4 km, także spoko, bo trzeba będzie zakupy zrobić. Jest zimno, także fajnie, bo będzie można tak naprawdę się nie zgrzać dosyć mocno. Jest prysznic, jest parking, powinno być spokojnie. No i będę oczywiście nagrywał rolki, będę nagrywał, nie wiem w ogóle jak mnie widać, nie? Ale mam nadzieję, że dobrze. Będę nagrywał rolki, będę nagrywał filmy, będę montował dla was filmy, bo nagrywałem dzisiaj 3 filmy na szlaku. No i oczywiście tytuły filmu będą Praca dla mopsu, Sprzęgło na trytytki, no i Damian konstruktor stalowy, nie? Także będzie ciekawie, będzie ciekawie. No i co? Włączę się na parkingu, pokażę jak wam to, jak to wygląda. Jutro w dzień tak samo. Pójdziemy na zakupy, będę montował film i wrzucał go, żebyście mogli go jeszcze obejrzeć. Mam nadzieję, że będzie zasięg dobry na tym parkingu, bo jak nie będzie dobrego zasięgu, no to będzie kiepsko. No ale czas pokaże. Dobra, kochani. Włączę się już na parkingu, także widzimy się za 30 minut. No i dobra. Na takim mopiku stanęłem, ale powiem wam tak. Cisza, spokój. Fajnie, przyjemnie. Tam coś chyba jedzie. Nie wiem, nie słychać nic, ale taka cisza. Czekajcie, otworzę okno, zobaczymy, czy będzie to troszeczkę głośniej. Fajnie, przyjemnie, sympatycznie, cichutko. Tam będziemy wychodzić, tamtędy. Myślę, że gdzieś tam będzie wyjście. O, jest, nawet widać bramkę. I co? Ja się tak naprawdę teraz... szykuję, może nie do spania, ale jakiś filmik, może coś zmontuję. No i moi kochani, zapraszam was oczywiście rano.
tak sobie idę wieczorem jeszcze do łazienki. Nie wziąłem mikrofonów, sorry. I nigdzie nie pójdę, przecież jutro niedziela, wszystko to zamykane. Tak samo w poniedziałek. Masakra. No się wybrałem na zakupy, nie? Emotional damage! Dobra, widzimy się rano. No i moi kochani, siedzę w aucie. W ogóle najlepsze jest to, że zapomniałem o filmie. Myślałem, byłem przekonany cały czas, że dzisiaj jest sobota. Jest godzina 14.15, ja kończę montować ten filmik. Jak jest filmik nie o 15, ale 16 lub 17, no to najmocniej przepraszam. Zapomniałem, że dzisiaj jest niedziela, a nie poniedziałek, bo święto jest w poniedziałek, znaczy, że jest, no wiecie o co chodzi. Bo w poniedziałek jest po prostu święto, myślałem, że dopiero w poniedziałek jest niedziela. No ale siedzę, montuję, pracuję. Ogólnie przyjemna atmosfera. Tak sobie o, to wygląda wszystko. No i co moi kochani, dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jak się podobało, to oczywiście łapka w górę, komentarz, subskrypcja, będę bardzo wdzięczny. Jak się nie podobało, no to oczywiście łapka w dół. No i co moi kochani, widzimy się w środę w kolejnym odcinku Na Szlaku. Ja jeszcze muszę zmontować kolejne, bo ten co teraz będzie to już jest zmontowany, gotowy. Biorę się za miniaturki, biorę się za szybkie wstawianie tego filmu. Spokojnego weekendu, długiego weekendu. Ja oczywiście stoję na parkingu. Także pozdrówka moi kochani, trzymajcie się, na razie, cześć.